Siemanko, ja jestem technokrata, witam was w Game Newsie. Zostawcie suba nigdy, jakby, no nie że nigdy, ale bardzo często zapominam o tym za jakby o to poprosić na początku, a tu dla mnie bardzo ważne. Więc, jeżeli możesz być ku walnij suba, a jak Ci się nie spodoba, to zawsze możesz dać ansuba, nie? To jest prosta, prosta rzecz. A dzisiaj temat, który osobiście bardzo mnie jara, bo niewiele jest gier, naprawdę jest niewiele gier, robię tutaj jakiegoś game newsa, kanał o gamingu główny, kanał o sprzęcie do grania, a naprawdę jest niewiele gier, które ja w życiu przeszedłem. To nie jest tak, że jestem jakimś masakrycznym przechadzacem gier, i jedną z tych gier jest Fallout, New Vegas. To jest jedna z tych gier, które przeszedłem, które bardzo miło wspominam a teraz możemy dostać drugą część. I jak to druga część? Bethesda robi drugą część? Po pierwsze, Bethesda jest znana z jednej rzeczy. Nie robi hype'u do swoich g. Jakby i gry są na tyle legendarne już, że one robią hype sam w sobie i na przykład dobrym przykładem, choć sprzed kilkunastu już lat jest przykład Skyrima, gdzie Skyrima zapowiedzieli na E3, i kilka miesięcy później, bank pojawiła się gra. Dobra, to też były zupełnie inne czasy. Teraz żyjemy troszeczkę w czasach przecieków dużo łatwiej dorwać się do informacji poprzez bardziej rozwinięty internet. No, 10 lat temu też już internet całkiem nieźle sobie radził, ale teraz jest tego jeszcze więcej, jeszcze więcej narzędzi. I właśnie użytkownicy wyczaili w Steamie dopisek. Fallout New Vegas 2. New Vegas 2, tak dokładnie. Do czego był ten dopisek? Ano, bo wiemy, że Bethesda szykuje nam odświeżonego Fallouta 4. E, czyli tak naprawdę 4, tylko że jakby zremasterowaną. I właśnie na tym zremasterowanym silniku czwórki miałby rzekomo powstać New Vegas. To by było zarąbiste, bo moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, które jest zdaniem dość kiepskim generalnie w świecie Fallouta, ale grałem w dwójkę, nie grałem w jedynkę, grałem w dwójkę, nie przeszedłem, yy, grałem w trójkę, nie przeszedłem, grałem w New Vegas, przeszedłem, grałem w czwórkę, nie przeszedłem. By the way, na czwórce, na obgrywaniu Falauta czwórki skończył się mój kanał gamingowy założony w 2015 roku, gdzie całkiem nieźle mi szło, o, obgrałem sobie... Yy, Wiedźmina, Wiedźmina serce z kamienia, jeszcze wtedy nie było krewi wino, więc to przed wydaniem krewi wino. Obgrałem sobie całą tą część. Potem zacząłem Falauta 4, który miał wtedy premierę obgrywać. No, i niestety jakoś tak zeszło, że zająłem się innymi rzeczami w życiu. Czego odrobinkę teraz żałuję, bo wiadomo, że jakbym robił to regularnie przez te 5, 6, 7 lat, już coś bym zbudował. No, bo YouTube dzieli się na dwa etapy. No, są ludzie, którzy mają bank, znaczy właściwie powiedziałbym na trzy. Są ludzie, którzy trafią z jakąś serią, z jakimiś filmami, ze swoją pracą, że naprawdę ich produkcję może. No nie zawsze są jakieś idealne, czasami są, ale nie zawsze, ale jakby dużo osób coś obejrzy, zostawi suba i nagle kanał jest duży w chwilę. Są y, drugi etap ludzi, czyli ludzie, którzy pokazali się u innych znanych ludzi i dzięki temu dostali od razu duży strzał i jest... Trzecia grupa ludzi, moim zdaniem najbardziej liczna, czyli ci, którzy ciężką pracą, regularnością wypracowują sobie widownie. No i bym pewnie sobie wypracował, ale my nie o tym, my o falaucie New Vegas. I tutaj mam taki filmik. Co prawda, jest to raczej fanowska interpretacja tego, jak mógłby wyglądać New Vegas. No, prawdopodobnie poprawiony graficznie i zastanawiam się, czy jest to tylko i wyłącznie animacja, czy nie wiem jakiś port na Unreal Engine 5 chociaż nie wygląda to do końca na Unreal Engine 5, ale naprawdę już ta grafika jest tutaj dużo, dużo przyjemniejsza niż w oryginalnym New Vegas. Wiadomo, nie chodzi tylko o grafikę, jakby sama grafika to nie jest do końca jakby to, czego chcemy od grania. zwłaszcza, że Fallout'y zawsze ze sobą niosły takie, może poza 76, niosły, no ten przyjemny gameplay, ten klimat, on był zarąbisty falautach, Jakby nic Takiego post-apo klimatu nie oferuje jak Fallout. Zwłaszcza takiego Nuke, czyli nuklearnego post-apo. Jeżeli uważacie inaczej, napiszcie w komentarzach. No, bo oczywiście mamy jeszcze zombie post-apo. No, to już jest zupełnie inny temat. Ale takiego nuklearnego post-apo, które przyznam szczerze, jest dużo bliższe, że tak powiem, do zrealizowania. Dużo bardziej rzeczywiste niż zombie post-apo. Jak Fallout New Vegas. Na pra... Znaczy, ogólnie Fallout i świat Fallout. Naprawdę nieźle się to prezentuje i powiem Wam szczerze, no pograłbym. Pograłbym w taką odświeżonego New Vegasa, bo jak w ogóle usłyszałem o tym i, i Fallout 4 New Vegas. No, no zarąbiście, zarąbiście by było jakby faktycznie tak było i pojawiła się taka gra. Dajcie znać co Wy o tym myślicie. Czy jesteście fanami, czy nie jesteście fanami, czy, czy ja, jak, jak to u Was wygląda, jeżeli chodzi o ogólnie Fallouta, a zwłaszcza z naciskiem na New Vegas. Czy też uważacie, że to była najlepsza część serii? Czy może jesteście z tych ortodoksów, którzy twierdzą, że dwójka, albo że jedynka to było to? A może ktoś z Was twierdzi, że czwórka, albo 76. Nie no, chyba z tym 76 to mało osób się znajdzie. Natomiast no, 76 było zarąbistą ideą gamingową, bo no, no, nic tak ciekawego nie, nie jakby. Jakby taki świat do zagospodarowania pod MMO, jak właśnie świat Falauta, no wiecie, mamy całą Amerykę. W teorii możemy mieć nawet cały świat, który byłby jakby mapą i przestrzenią do odbywania rozgrywki, więc gigantyczna jest przestrzeń, w jakiej możemy tego, ten, ten temat, to IP eksplorować i wydaje mi się, że gigantycznie będzie to Bethesda w nadchodzących latach kolejnych dekadach eksplorować, no bo jakby New Vegas pojawił się już 13 lat temu, 13, 11, coś takiego, na pewno bardzo dużo i na kolejne części teraz tych nowszych gier, zwłaszcza od BTZ, bardzo, bardzo długo czekamy. Niestety, wolałbym, żeby to było duży, dużo krótszy czas do oczekiwania na każdą nową grę, no, TS-a, kiedy my zobaczymy TS-a 6, nie? Delder Scrolls -y. tam też jest potężny świat, który można eksplorować. Hmm, tutaj Bethesda widać, że poszła w te online'owe gry, zaprezentowała Fallouta 76, zaprezentowała Skyrim online, nie Skyrima, tylko Delder Scroll online. Jakby kasę na czymś trzeba robić, ale wydaje mi się, że powrót do korzeni, do większej ilości singlowych gier, no zresztą, za niedługo dostaniemy Starfielda od, od Bethesdy, no do, dostaniemy, nie? Więc, więc potężną grę w zupełnie nowe IP, czyli nie te takie klasyczne, które Bethesda ma u siebie na koncie. Dla mnie największe klasyki Bethesdy to osobiście Delders, Elder Scrolls i właśnie Fallouty, no ale oczywiście jest tego, jest tego dużo więcej. Starfield wydaje mi się, że będzie takim nowym IP, które pewną taką grupę odbiorców na pewno otworzy, no bo nie czarujmy się, gramy też często w gry... E Według upodobań. Niektórzy lubią RPG Świat Miecza i Magii, niektórzy uwielbiają Pozdapo, jak roją, na przykład uwielbia Pozdapo. Niektórzy uwielbiają coraz modniejszy temat kosmosu. I tu na pewno, jakby otworzenie się na wszystkie te tematy pozwoli eksplorować większą ilość graczy i wciągać ich w swój świat, w swoje uniwersa. No, powiem Wam szczerze, że y, ja osobiście najbardziej lubię DLD w Scrollsy, y, ale, ale o dziwo na przykład w Starfieldzie pokładam dużą nadzieję. Tak jak na przykład wolę Wiedźmina. Nad Skyrima, jak jakkolwiek by to nie brzmiało, albo jak ogólnie na Delder Scrolls, chociaż muzyka, oh, kudziwa muzyka w Delder Scrollsach, no tutaj bym się mocno wahał. Ale overall grę to wolę Wiedźmina. Tak na przykład Starfield wydaje mi się dużo bardziej obiecujący niż z kolei Cyberpunk. Dużo bardziej wolałbym temat takiego czystej eksploatacji kosmosu, badania kosmosu, e, niż e, futurystycznej Ziemi. E, w ogóle w temacie futurystycznej Ziemi brakuje mi troszeczkę tego kosmicznego motywu, a to może z mojego jakiegoś tam zamiłowania do kosmosu. Dobra, tyle o Falloutie New Vegas. Dajcie zna, znać, co Wy o tym myślicie, a ja jeszcze Wam tu rzucę, że Dying Light Exchange Edition jest za darmo do zgarnięcia w Epic Store i bieście, bieście z tego wszyscy, bo naprawdę zarąbista gra. Każdy musiał, ja, to, to też jest jedna z tych niewielu gier, które przeszedłem i to w hardkorowych warunkach y, na laptopie z GT730 y, z y, i3 trzeciej generacji naprawdę wymęczyłem, wymęczyłem, ale przeszedłem tą grę y, na absolutnie najniższych ustawieniach, chociaż i tak y, Dying Light nie dał mi tak popalić jak, eee, jak choćby Wiedźmin na tym samym laptopie, którego przechodziłem w jakichś 16, 17, 18 klatkach. To było niesamowite i dało się, dało się po prostu, bo kiedyś gameplay był najważniejszy. Dobra, także wy widzicie sobie Dying Light i jeszcze na koniec wymagania sprzętowe Star Wars Jedi ocalały. Eee, no tutaj one nie są takie małe, bo do minimalnych żeby na minimalnych pograć trzeba GTX 1070 albo RX -a 580, a żeby na zalecanych pograć, no to co najmniej RTX 2070 albo RX 6700. Karty graficzne są tutaj kluczowe no bo to one są najdroższe obecnie w każdym zestawie, jeżeli chodzi o procki, no to tutaj nie musimy dużo pieniędzy wydawać, jeżeli mamy i siódemkę siódmej generacji to starczy, a do zalecanych, do podstawowych oczywiście do minimalnych, a do zalecanych i piątka 600 oczywiście skoro takie są zalecane to znaczy, że gra nam się w zalecanych odpali, wiecie, że nie będziemy mieli z nią problemów. Ustawienia prawdopodobnie maksymalne to już będzie komp przepotężny, potrzebny pewnie z jakimś RTX-em serii 4000 i z RX-em serii 7000. No cóż, no i przede wszystkim najbardziej kontrowersyjne 155 GB na dysku SSD. Wow, wow, duże te gry teraz, naprawdę, naprawdę duże. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się. W poniedziałek, w no, poniedziałek, no, lany poniedziałek, czy się widzimy? No, to się jeszcze okaże. Mam nadzieję, że tak. Za dzisiaj Wam dziękuję. Oczywiście życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie oraz spokojnych świąt. Odpocznijcie. No i wróćcie w przyszłym tygodniu. Do mnie. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.